Cegiełki. Taki najprostszy, uwierzcie mi, że naprawdę prosty, wzór, który zaliczamy do wzorów mozaikowych. Dlaczego? Ponieważ wygląda, jakby był tworzony z małych fragmencików łączonych ze sobą. Trudny? Nie, w ogóle nie trudny. Robimy prawe, lewe albo przekładamy oczko bez przerabiania. Tyle. Nie pracujemy z dwoma kolorami równocześnie. To nie żakard. Nie będzie sprawiał nam kłopotów przez to, że cokolwiek może nam się ściągnąć. Raczej się to nie zdarzy, chyba że ktoś bardzo się postara. Nie mówię, że nigdy. Cały wzór, zarówno w wersji na okrągło, jak i w wersji płaskiej, macie rozpisany na stronie, we wpisie, w którym pojawi się również ten film. Ale tutaj pokażę to, co najważniejsze, czyli kwestie przekładania oczek i poopowiadam o tym, w jaki sposób można je przełożyć, żeby wyglądały jak najlepiej. Tym razem ten wzór robiony jest z dosyć grubej włóczki. Ale można spokojnie bawić się mozaiką również z włóczek znacznie cieńszych. Efekt będzie piękny i bardzo delikatny, taki precyzyjny jak mozaiki układane z malusieńkich fragmentów. Ale jak widzicie, również z grubej włóczki efekt jest świetny, szczególnie jeżeli jako włóczki dodatkowej użyjemy melanżu. Jak widzicie, mój podstawowy kolor, który we wzorze nazywany jest kolorem A, jest jednolitym kolorem, jasnym, natomiast kolor B to u mnie melanż. Oczywiście jako koloru B można użyć drugiego koloru jednolitego, a można też każdą cegiełkę albo fragment cegiełek, na przykład po 3, 4, 8, robić w różnych kolorach, zmieniając kolor B, kiedy idziemy w górę robótki. To tyle podstaw, a teraz spokojnie zobaczymy, o co chodzi z tymi przekładanymi oczkami. Robótka zaczynana jest od dwóch rzędów, które robimy kolorem A, czyli podstawowym, u mnie jasnym. I wygląda to w ten sposób, że w wersji płaskiej, czyli kiedy robimy w rzędach w tą i z powrotem, to robimy prawe oczka, obracamy robótkę i robimy prawe oczka. Tak, żeby powstały nam żeberka lewych oddzielające cegiełki. Natomiast w wersji na okrągło, czyli tej, którą ja mam tutaj, wygląda to troszeczkę inaczej, bo w pierwszym rzędzie, raczej w pierwszym okrążeniu, bądźmy precyzyjne, w pierwszym okrążeniu robimy prawe oczka, natomiast w drugim okrążeniu robimy lewe oczka. I ja te lewe oczka już kończę. Ja jestem już w środku robótki, ale powtarzamy rzędy, więc to tak, jakbym była na samym początku. Przekładam marker i teraz będę robiła, zobaczcie, że zamieniłam włóczki i teraz będę robiła cegiełki, czyli kolor B. Ja jestem w tym momencie w takim miejscu, jakbym robiła rzędy 7 i 8, czyli ostatnie. W pierwszym i drugim zaczęłabym od przełożenia oczka, potem robiłabym 3 prawe i przekładałabym oczko. Tutaj zaczynam od zrobienia 2 oczek na prawo. Dociągamy, a dociągamy dlatego, żeby to oczko, które było ostatnie robione tym kolorem, i to pierwsze były ścisłe. A potem przekładamy. Zauważcie, że ja przekładam tutaj oczka tak i robię tak od początku, żeby oczko nie było przekręcone, czyli wbijam się w to lewe oczko od dołu i później robię 3 oczka, czyli już wracam do normalnej cegiełki. Ta pierwsza w ostatnich rzędach jest przesunięta, zrobię ją na początku i na końcu okrążenia, natomiast kolejne to już 3 oczka i wbijamy się tak, żeby oczko przekładane nie było przekręcone. I tutaj pierwsza uwaga. To, czy oczko przy przekładaniu nie jest przekręcone, to jest mój wybór. Ja wybrałam, że mają być nieprzekręcone. Wtedy zobaczcie, co się dzieje. Te oczka wychodzą takie dosyć szerokie, ale można też zrobić to w wersji drugiej, czyli oczka przekładane rzeczywiście przekręcać. Już pokazuję. Czyli wtedy wbiłabym się w ten sposób.
żeby nóżki mi się przekręciły. Oczko zrobi się minimalnie węższe, ale to, w jaki sposób będę to robić, zależy ode mnie. Jeden sposób, nie mieszamy. Albo proste, albo przekręcone. Zobaczcie, że pracujemy, tak jak zapowiadałam, pracujemy zawsze z jednym kolorem. Drugi sobie leży i czeka, aż będzie potrzebny. Nie ma tutaj żadnego krzyku o naciąganiu nitki. Ja po prostu przekładam oczko i robię dalej. Nie zastanawiam się, czy ta nitka jest dobrze naciągnięta, źle naciągnięta. Ona się sama ułoży. A efekt? Świetny i nietypowy. W ten sposób robimy całe okrążenie. Mnie jeszcze trochę zostało, bo mam tutaj sporo oczek. Czyli trzy prawe i przekładamy jako przełożone proste lub przełożone przekręcone. W moim przypadku proste. Cegiełki muszą mieć nieparzystą liczbę oczek. Dlaczego? Żeby dało się je później ładnie przesunąć. Bo na środku takiej cegiełki, w kolejnej cegiełce będzie jej brzeg. Tutaj mam trzy oczka i nad środkowym zaczyna się brzeg kolejnej cegiełki. Czy można by było robić cegiełki, które są ułożone w kolumnach? No pewnie, że tak. Wtedy nie przesuwamy ich, tylko cały czas powtarzamy rzędy 1-4, a nie 1-8. To ja teraz dobiegnę z końcem okrążenia do markera, powtarzając to samo i później spotkamy się, opowiadając sobie, jak to jest w tym drugim cegiełkowym rzędzie lub okrążeniu. To już prawie koniec okrążenia. Mam ostatnie oczko do przełożenia. I ostatnie oczko do przełożenia na prawo. Trzecie oczko z cegiełki, która była zaczęta na początku. Tutaj dociągamy sobie tą jasną nitkę, bo ona nam się zaczyna rozciągać. Zdejmujemy oczko, przekładamy marker i teraz nie zakręcamy nitek z tyłu, ponieważ zmieniamy je co dwa rzędy, co dwa okrążenia w tym przypadku. I wystarczy, że zakręcamy je wtedy, kiedy zaczynamy ich używać. Zawsze łapiąc od dołu, tak żeby od dołu szły na prawo i dopiero zaczynamy z nich robić. Wtedy nitki się ładnie zakręcają dookoła siebie. Spójrzcie. Trzymają się razem, ale nie wymaga to zakręcania co każde okrążenie. Oczywiście uciekł mi marker, marker wrzucamy i robimy dalej. I teraz, jeżeli robimy w okrążeniach, to robimy dokładnie to samo. Prawe, przekładam. Znowu tak, żeby nie przekręcić. Zobaczcie, że ja przekładam cały czas to samo oczko. Po raz drugi nie przerabiam dokładnie tego samego oczka. Ono mi się coraz bardziej wyciąga, ale nie powinno ściągać dzianiny. Zobaczcie, że ono się samo wyciągnie na tyle, na ile jest to potrzebne. Czyli jeżeli robimy w okrążeniach, to drugie okrążenie cegiełkowe jest tak naprawdę identyczne jak okrążenie pierwsze. Trzy prawe przekładam. Trzy prawe przekładam. Oczywiście pamiętamy o tym przekładaniu. Albo jako oczko proste, albo jako przekręcone. Nie mieszamy tego. Natomiast troszeczkę inaczej jest, kiedy robimy w rzędach. I już pokazuję. Obrócę robótkę i pokażę, co się dzieje w rzędach. Oczywiście zaraz będę to pruła. Przełożę sobie te oczka, żeby mieć... O, właśnie. Natomiast kiedy jesteśmy w rzędach i jesteśmy w drugim rzędzie cegiełki, to robimy tak, że robimy dwa lewe lub trzy lewe, zależy od czego zaczynamy. Przekładamy oczko, ale nitka zostaje z przodu, czyli po lewej stronie. I znowu trzy lewe, przekładam. Zobaczcie, że to jest naturalne. Jak robię lewe oczka, to ta nitka i tak jest z przodu. I cały czas trzymam ją tutaj. Wtedy tu powstaje mi dalsza część cegiełki. Przy tym drugim rzędzie nawet już nie muszę liczyć, bo ja po prostu mam wszystko już poukładane. To, co kolorowe, robię kolorowe, to, co przełożone, przekładam. I tym sposobem kończymy drugie okrążenie lub drugi rząd i wrócimy znowu do koloru podstawowego, czyli koloru A. I to za sekundkę na wszelki wypadek jeszcze pokażę. Końcówka okrążenia, ostatnie oczka do przełożenia, ostatnie oczka do przerobienia. Zauważcie, że te oczka, które są przekładane, to one są ciągnięte aż
z trzech rzędów niżej, ale jeszcze raz powiem, nie przejmujcie się, że cokolwiek nam się ściągnie. To wszystko, zobaczcie, że się układa, może nie wyciąga się bardzo pionowo, dostajemy taką dosyć sztywną, mało rozciągliwą dzianinę pionowo, bo poziomo jest super, ale to naprawdę nie jest tak, że te oczka cokolwiek ściągają. Robię ostatnie oczko, przekładam marker i znowu tradycyjnie odkładam nitkę, a tą, którą mam robić, łapię sobie od dołu i ciągnę ją w prawo. I dopiero ją łapię i zaczynam robić. Tym sposobem nitka się sama okręci. Tą dociągam, a następną zaczynam robić. Pierwszy rząd lub okrążenie zawsze na prawo. I teraz zobaczcie, że przerabiam już wszystko, jak leci na prawo, łącznie z tymi do tej pory przekładanymi oczkami. A w kolejnym rzędzie, czyli przy robótce na płasko, też zrobiłabym prawe, natomiast w kolejnym okrążeniu przy robótce na okrągło zrobię lewe. I znowu zacznę powtarzać cegiełki, czyli robię po dwa rzędy lub po dwa okrążenia kolorem podstawowym A, prawe, lewe lub prawe, prawe i kolorem dodatkowym, melanżowym lub po prostu innym robię cegiełkowe okrążenia lub rzędy z przekładaniem oczek, tak żeby cegiełki były poprzesuwane wobec siebie albo niekoniecznie. Spójrzcie na to, że ten wzór, mimo tego, że jest przekładane oczko, on jest dosyć zwarty. Jedynym miejscem, gdzie jest niewielka dziura, to jest tutaj, czyli przy tym przełożonym oczku. Ona zniknie, jeżeli będziecie przekładać to oczko jako przekręcone. Fakt, że ja przekładam je jako oczko proste, powoduje, że tutaj właśnie powstają takie maleńkie dziurki. Natomiast przy przekręcaniu tego oczka one zrobią się bardziej zwarte i ta ewentualnie przeszkadzająca dziurka tutaj zniknie, a całe te oczka nie będą takie ładnie rozłożone, a będą prostsze. Czasami takie przekładanie przekręcone jest zalecane ze względu na to, żeby te linie wyglądały jak najbardziej jako linie proste. Jeszcze jedna uwaga i to będę podkreślać. Kiedy wzory mozaikowe widzimy na schematach, ja zdjęcie takiego schematu wrzucę do wpisu, gdzie będzie ten film, to tam wygląda to tak, jakby był robiony żakard, czyli są rzędy oznaczone kolorem A, rzędy oznaczone kolorem B, a wśród nich są oczka w kolorze A. I wiele osób usiłuje to robić w ten sposób, że robi kolor B, a tam, gdzie widzi kolor A, który jest podniesiony do góry, to zaczyna robić tak, jakby to był żakard. Nie, zobaczcie, że ja tu nigdzie nie pracuję dwoma kolorami równocześnie. Te oczka, które wyglądają, jakby były robione pojedynczo w górę innym kolorem, to są te oczka, których nie przerabiam, tylko je podnoszę i przekręcam lub nie, ale jedynie przekładam z drutu na drut. Czyli zobaczcie, że nawet tutaj, jak spojrzeć na to, to tak wygląda. Kolor A, kolor B, kolor A. Ale w tej części nie pracuję z dwoma kolorami. Te wzory wyglądają strasznie na schemacie, bardzo skomplikowane, jak żakardy, ale tak naprawdę, jak widzicie, z żakardem mają niewiele wspólnego. To tyle, jeżeli chodzi o wzór. Wpis już jest. Film, w tym wpisie jako uzupełnienie znajdziecie wieczorem, czyli to, co w tej chwili właśnie oglądamy. Natomiast to, co powstaje w kolejnym, mam nadzieję jutrzejszym lub za dwa dni wpisie, też powiem, co powstaje i jak uzyskać efekt zmniejszających się cegiełek. Bo jeżeli się przyjrzycie, to cegiełki na dole są nieco większe niż cegiełki na górze. Ale o tej magii, duży cudzysłów, już w następnym wpisie przy opisywaniu tego, co to jest, do czego będzie służyć, a przede wszystkim jak będzie wykończone, żeby miało sens. Miłego eksperymentowania z wzorami mozaikowymi i przy następnym wpisie ujawnię tajemnicę, co jest dzierganem.